Konfesjonał czy kosetka? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże Święty Monitorze, ksiądz Wojtek Iwanecki. I ksiądz Piotr Piekło. Kiedy ostatnio byłeś u psychiatry? Przyznaj się. Byłem u psychiatry w poniedziałek. Pozdrawiam moją mamę. Ciekawe, czy to ogląda. Pozdrawiamy mamę księdza Wojtka, myślę wszyscy. No właśnie, jest psychiatrą. Jest psychiatrą. A ten, jakieś tableteczki szczęścia? Dostajesz? Tak do kawy? Wrzuć mi coś. Może ona mi wrzuca, nie wiem. Nie dostaję tableteczek szczęścia, ale skoro o tabletkach mowa, to może warto podkreślić, że jest psychiatra, jest psycholog i jest ksiądz. I to są trzy różne filary, o tak to nazwijmy, naszej kondycji. Naszego dobrostanu. Dobrostanu psychiczno-emocjonalnego. Tak, psychiczno-duchowego, bo jest lekarz, psychiatra, który skończył medycynę i przepisuje leki. Nie tylko tabletki szczęścia. Niektóre w ogóle, jakbyś zobaczył ich działanie, to nie chciałbyś ich łykać. No, a psycholog z nami rozmawia, diagnozuje, wysyła na terapię, czy też podejmuje się, jeżeli jest psychoterapeutą, terapii. No i ksiądz, no to spowiedź, tak? To już inna troszeczkę dziedzina. Bo inna dziedzina naszej ludzkiej, znaczy człowieczeństwa, taka inna sfera w ogóle. Inna sfera. Nie? Że tutaj psycholog i psychiatra zajmuje się naszym życiem no, naturalnym, emocjonalnym, czymś, co przynależy no, temu, co naturalne w nas. W takim sensie, no, jakby to powiedzieć. No. No. No właśnie. Naturalne. No bo duchowość też jest naturalna. Aha, w właśnie, tym sensie. W tym sensie, o to mi chodzi, nie? No. No ale natura w takim filozoficznym sensie, tak? Tak, czyli to, filozoficznym, co... no i w naukowym, o tak byśmy powiedzieli, nie? Coś, co podlega naszej ocenie takiej no, naturalnej, empirycznej. Mhm. No a duchowość to już jest ta sfera ponadnaturalna, tak byśmy rzekli, nie? Transcendentna, mądre słowa. Łaska bazuje na naturze. O właśnie. I jak to się ma do tego, powiedz? No właśnie, bo tu jest ten taki podstawowy no, aksjomat, takie mądre słowo, czyli założenie naszej wiary, że to łaska, życie duchowe jest zakotwiczone w tym życiu naturalnym. Więc łaska nie zmienia natury, tylko ją wydoskonala. O, może tak, właśnie. Znaczy, bo to nie jest magia, nie? Że ktoś przyjdzie na przykład z depresją do konfesjonału, nie? Czy nawet no depresją, to powiedzmy jeszcze jest takie łagodne. Depresja to jest poważna sprawa. Ale ze schizofrenią, dajmy na to, to jest jeszcze, powiedzmy, grubszy temat, tak? Taki farmakologiczny. I teraz się wyspowiada i cyk, i to minie. Nie? No, no po prostu, no nie, taka osoba... Albo my mu przepiszemy taką receptę, nie? Tak. Tutaj różaniec dziennie. Nowenna pompejańska to, na przykład. Właśnie. I jak ręką odjął. Jak ręką odjął. Oczywiście to ma na niego wpływ, ale to jest tak troszeczkę, wiecie, jak no, z nauką. Jak ktoś idzie na egzamin, pomodlił się i on to zda, nie? Nie uczył się w ogóle, bo się pomodlił. No, jest to absurdalne, tak? To nie jest katolickie właśnie. To stwierdzenie łaska bazuje na naturze, ono jest takie bardzo katolickie. Czyli ja, to też chyba Augustyn mówił, nie? Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. I na tym to polega, tak, że to, że dzisiaj się obudziłem, to jest łaska, to, że mam pewne talenty, zdolności, nie wiem, do języka polskiego, do matematyki, do angielskiego, no to jest pewna łaska, ale teraz co ja z tym zrobię? Nie? Czy ja wykorzystam tę łaskę, czy moja natura będzie wydoskonalona, to ode mnie zależy, nie? Czy skorzystam z tych możliwości, które są mi dane. No i podobnie tutaj, jeżeli ktoś ma jakieś trudności, choroby, no to konfesjonał jest potrzebnym miejscem, jest ważnym miejscem, ale nie zastępuje leczenia. Bo co robimy w konfesjonale? W konfesjonale towarzyszymy duchowo, to znaczy rozeznajemy. My właśnie nie rozeznajemy, to jest jako rozeznajemy jako penitenci idąc. Współpracując z Panem Bogiem, chcemy czynić dobro, a unikać zła. Ale jesteśmy w stanie rozeznać, co jest dobrem, a co jest złem w naszym życiu. Czyli co jest decyzją podjętą w sposób wolny i świadomy. I to są bardzo ważne rzeczy, że my wiemy, nawet jeżeli czujemy, że coś nam pomaga
czynić dobro, albo właśnie no, skłania nas, przeszkadza nam, skłania nas do złego, co leży w naszej naturze, tak byśmy rzekli, jakieś doświadczenie bólu, cierpienia, trudnych przeżyć, tego, że nie rozumiemy pewnych rzeczy w nas, my czujemy, że coś jest, co nas jakoś właśnie uwarunkowuje, ale jednak czujemy się wolni i świadomi. I też spowiednik pomaga nam to rozeznać często. Powinien. Powinien, właśnie. No bo grzech jest świadomym, dobrowolnym złem. Tak. Każdy z nas, myślę, tę definicję kojarzy z religii, więc jeżeli brakuje nam świadomości albo dobrowolności, no to nie chodzi o to, że nie zrobiliśmy czegoś złego, ale chodzi o naszą odpowiedzialność teraz, tak. Nie? Jeżeli mamy być za to odpowiedzialni, to najpierw powinniśmy być świadomi i dobrowolni, bo inaczej... No i tutaj dotykamy braku świadomości albo dobrowolności, który wynika z naszych zaburzeń emocjonalnych, właśnie z jakichś chorób, już nawet chorób psychicznych, które podlegają właśnie leczeniu. I tutaj no, dla nas konfesjonał często jest miejscem, w którym rozeznajemy. My jako księża. Tak, ktoś trafia do nas. Zdarzyło ci się komuś powiedzieć, ale pan potrzebuje, czy pani psychologa bardziej niż... Zdarzyło mi się komuś właśnie no, tak zaproponować. I to nie terapię od razu, bo czasami też zauważam, że ludzie się boją. Ludzie się boją, no, na początku żeśmy rozrobili to rozróżnienie, psycholog, psychiatra, bo ludzie też od razu, nie, tak wielu przynajmniej tak czuję, starszych ludzi, już jakby od razu będą jakieś leki. No, my tu w Rybniku mieszkamy i mamy szpital psychiatryczny, tak, więc... Tak. Ojej. Legendy o nim krążą, wiadomo. No jest jakiś strach, jakaś obawa. To co, ja jestem jakiś nienormalny, że mnie ksiądz odsyła? Także to nie jest jakiś wyrok, nie? Może tak trzeba powiedzieć, tak. Że teraz ktoś ci powie, idź do psychologa, to nie, teraz... No i my też nie odsyłamy od razu na jakieś leczenie, bo też nie jesteśmy kompetentni, ja nie jestem kompetentny, żeby określać, czy ktoś wymaga psychoterapii, ale może być to konsultacja i myślę, że tutaj właśnie tak. Proszę gdzieś do jakiegoś psychologa, dobrego, mądrego, kompetentnego. Liczymy na to, że na przykład terapeuta powie, no to... Pan potrzebuje bardziej leczenia, więc zapraszam do psychiatry. Albo pan potrzebuje bardziej wsparcia duchowego, to zapraszam do konfesjonału i to są rozterki moralne. Albo pan potrzebuje terapii. Nie? I tutaj myślę, że bardzo ważna też jest współpraca między lekarzami, terapeutami, księżmi. Staramy się taką współpracę podejmować. Ja powiem szczerze, że jeżeli jakiś ksiądz do mnie dzwoni, z którym dawno nie rozmawiałem, jak na to mnie zadzwoni, to znaczy, że już chce numer mojej mamy, bo ma kogoś, kogo chciałby skonsultować, czy właśnie potrzebuje się poradzić tak psychiatrycznie. No i to jest, myślę, normalne, tak, że takie sytuacje też się zdarzają i tak jak powiedziałem wcześniej, no to nie jest jakiś tam wyrok, tak, to jest pewna konsultacja, to już później, no i jest decyzja też tej osoby, czy chce podjąć jakąś terapię, tak, czy będzie się leczyła, no i tak dalej, i tak dalej. Ja bym jeszcze powiedział, że nasza sfera religijna, właśnie sfera duchowa, ale w tym kontekście religijnym, ona też podlega prawu rozwoju, tak samo jak wszystkie inne sfery. Mamy sferę fizyczną, którą rozwijamy, mamy sferę właśnie emocjonalną, która podlega temu prawu i mamy sferę duchową. I konfesjonał jest nam potrzebny do rozwoju duchowego. Do tego jesteśmy wezwani. Pan Jezus nas wzywa do tego, żebyśmy się nawracali, czyli nie nawrócili, tylko nawracali, czyli cały czas... cały czas dokonywali przemiany i starali się bardziej kochać, czynić dobro i przede wszystkim budować relacje z Nim. Natomiast czasami jest tak, że no, w tej sferze emocjonalnej nasz rozwój jest zaburzony i nie jest możliwy rozwój duchowy, jeżeli ten rozwój emocjonalny no, nie przebiega kompetentnie, prawidłowo. Więc tutaj no, wtedy odsyłamy i to nie jest nic złego, że ktoś idzie na konsultację psychologiczną. Nie jest niczym złym, że ktoś no jest w terapii. To nie jest zło, to nie podlega ocenie moralnej. A pamiętam... Czasem to jest dobre wyraz jego, czy czasem. Zawsze, tak, jeżeli to jest wyraz pewnie odwagi, odpowiedzialności, że ktoś chce zmienić swoje życie, tak, podejmuje jakąś pracę nad sobą, bo wracając, przepraszam, jeszcze tak się przerwałem, ale do tej łaska bazuje na naturze, no to się
nie zrobi bez naszego udziału. Jeżeli ktoś idzie do psychologa i myśli, że to jest tak jak z oddaniem auta do serwisu samochodowego, że pozmieniają tam i będzie dobrze, wyciągnie to auto za 3 dni, tydzień i wszystko poukładane. No nie. No to, że pójdziesz do psychologa, to nie znaczy, że tak wszystko się poukłada. Absolutnie. To jest twoja praca, wysiłek i często przez całe życie się z czymś borykasz i o coś potykasz, nie? Ale ze spowiedzią jest bardzo podobnie. Grzeszymy cały czas i się nawracamy, nawracajcie się i po raz kolejny wracamy do konfesjonału po raz kolejny. Nigdy nie jest tak, że będziemy wyspowiadani do końca życia i nie ma problemu. Nie trzeba w ogóle nad sobą pracować. No, zawsze jest coś do zrobienia. No te sfery podlegają prawu rozwoju i w normalny sposób już jest czymś niesamowitym, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że my się rozwijamy, że rozwija się nasza emocjonalność, zmienia się i rozwija się, zmienia się nasza duchowość. To już jest coś, a jeszcze musimy tutaj dołożyć właśnie to, że może być to, ten rozwój może być zaburzony. No bo wiesz, jeżeli ktoś rośnie, no to widać, tak? Ma 10 lat, jest taki, ma 18 lat, jest taki, no to widać, że rośnie, nie? Ale emocjonalność też podlega prawu rozwoju, ale już to na troszeczkę innych zasadach, nie? Wszystko działa, wygląda i tak dalej. No a duchowość tak samo, to jest jeszcze bardziej zniuansowana sprawa, myślę, i jeszcze trudniejsza taka do namierzenia, no, ale też ten rozwój jest. No więc co? Kozetka czy konfesjonał? No właśnie, konfesjonał zawsze. Konfesjonał zawsze. A kozetka? A kozetka wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Warto o to w ogóle pytać. Ja pamiętam swoją rozmowę, taka nieformalna konsultacja, kiedy byłem u mojej znajomej psycholog na kawie i ja mówię, słuchaj, powiedz mi, czy ja jestem normalny. To jest dobre pytanie. Piotrek. Tak, nie żartowała sobie, bo to był poważny. Znaczy nie, no oczywiście żartowali. Znaczy ja to tak powiedziałem, pół żartem, pół serio. Natomiast powiedziałem... Ale odpowiedzi się bałeś. Znaczy, powiem szczerze, ja bym z miłą chęcią, czasami sobie myślę, przeżył jakąś taką terapię, w ogóle nie, w sensie poznania siebie, takiego, nie, pewnych mechanizmów, które we mnie są. Nie wiem, czy wiesz, ale jest w ogóle coś takiego jak autoterapia. Są takie metody dzisiaj, kiedy psychologia się rozwija, próbowania, no to są metody, czyli naukowie opracowane metody samodoskonalenia, nie? Takiego też właśnie szukania w sobie różnych strażników, wygnańców, małych dzieci. No, to są takie, Ciekawe, dużo czyta, ale nie rozumiem, że tego wątku, bo jest ostatni film. Spotykam ludzi, którzy też właśnie no, poważnie podchodzą do swojego życia duchowego właśnie tutaj. Mm. Bo tu akurat ta osoba, która mi o tym powiedziała, to jest osoba, która chce przede wszystkim rozwijać swoje życie duchowe, a czuje, że rozwój emocjonalny jej tylko w tym może pomóc. Tak, no. Dążąc do świętości, rozwijamy nasze ciało, naszą emocjonalność i naszą duchowość. Stąd na koniec do tej duchowości się odwołajmy i czas na patrona odcinka. A patronem odcinka dzisiaj jest święta Dymfna. Niesamowita kobieta. Naprawdę. Historia życia wciska w fotel, że tak powiem, w kontekście dzisiejszego odcinka. Siedmiowieczna księżna pochodzenia irlandzkiego, dziewczyna, która się nawróciła na chrześcijaństwo, natomiast jej ojciec się nawrócił, co nie znaczy, że tu najprawdopodobniej miał problemy emocjonalne, dlatego, że chciał po śmierci swojej żony pojąć swoją córkę za żonę, czyli taki związek kazirodczy. Święta Dymfna miała spowiednika, który ją zmotywował do tego, żeby oczywiście nie robiła tego i uciekła. Uciekli we dwoje, zamieszkali na terenie dzisiejszej Belgii, opiekowali się chorymi. Natomiast król się dowiedział i zamordował obydwoje. Z racji tego, że ludzie myśleli, jakby czuli, że on jest niestabilny emocjonalnie, że jest chory psychicznie po prostu, święta Dymfna stała się patronką osób chorych psychicznie. Ludzie, którzy ją znali z jej pracy, zaczęli z okolicznych wiosek, miejscowości przyprowadzać ludzi chorych psychicznie. I co się okazało? Że nawet jeżeli chorzy nie doznawali uzdrowienia były, to znajdowali w tym miejscu opiekę tych, którym Dymfna razem ze swoim spowiednikiem, świętym Gerebernem, pomogli. Słuchajcie, do dzisiaj, od VII wieku, w tej miejscowości, w Belgii, jest ośrodek psychiatryczny, który zajmuje się opieką nad osobami
chorymi. Psychicznie. Psychicznie. Niesamowita historia. I myślę, że tutaj z całym zaangażowaniem serca, naszej woli i z całą świadomością możemy zawołać święta Dymfno. Módl się za nami. Amen. Życzymy wam, żeby wasz monitor i całe wasze życie były święte. Amen.